Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Frostpunk moi drodzy. Z uwagi na to, że będzie niedługo wychodziła druga część, którą również chciałbym ograć, postanowiłem, że nie zrobię tego błędu co w przypadku A Plague Tale i najpierw ogramy część pierwszą. Myślę, że nikomu tego tytułu tak na dobrą sprawę przedstawiać nie trzeba i myślę, że idealnie wpasuje się w piątki. Także co? Ja nie przedłużam i klikamy nowy dom. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us. No matter wealth or class, we've lost our world to snow, and with it, our last traces of humanity. Bid farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope. Pushed us forward. Slowly. Step by step. We knew the cost of our journey. And we paid the price. 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Czekają nas naprawdę trudne wybory moralne i nie będę tutaj oszukiwać, ale coś czuję, że no będę raczej troszeczkę takim tyranem. Tak sobie postanowiłem. Uciekliśmy z Londynu i przybyliśmy morze, by dotrzeć na zamarzniętą północ. Po drodze nasz konwój rozproszył się w śnieżycy. Na miejsce dobrnęła tylko garstka. Znaleźliśmy generator, ale jest opuszczony i zamarznięty na kość. Dlaczego nikogo tu nie ma? Czy ktoś z naszych przetrwał śnieżycę? Czy są w okolicy inni ludzie? Człowiek... Cokolwiek zrobimy, spodziewajmy się najgorszego. Świat, jaki znaliśmy, legł w gruzach. No musimy przetrwać. Nic nie zrobisz, trzeba przetrwać. Mogę zapauzować? Mogę. Musimy uruchomić generator, stanowi źródło energii i ogrzewania dla innych budynków. Bez niego po prostu zamarzniemy. Zgromadź trochę węgla i uruchom generator. Dobra. Skąd ja mam ten węgiel? Proszę ja ciebie wziąć. Tu jest sterta stali, skrzynie z drewnem. Tu też sterta stali. Ruda żelaza. Stos węgla, o proszę. I tu też stosy węgla. Dobra. Tutaj są najbliżej chyba. Czy ja mogę jakoś im rozkazać, żeby... Potrzeba co najmniej jednego pracownika, żeby to wydobył... kumam. Przydziel tutaj 3. I tu też daj 3.
Czekaj, nie kumam, o co chodzi z tym, co tutaj... Dobra, niech będzie trzech. Dobra. Albo, wiesz co? Dajmy od razu sześciu tutaj. No i spoko. Cóż mamy teraz, proszę ja ciebie, zrobić? Minus 20 na dworze, o panie. Dobra, dawaj 15 od razu, to się będziemy. Wszyscy muszą pracować. Powiedziałem wszyscy. Chyba, że to są... To są chyba inżynierowie. Chyba ta. A co to jest? Magazyn, okej. Okay. Mogę wysłać tutaj też inżyniera? Nie. Dobra, tu też wyślemy 20. Pół 20, 15. Może liczyć nie potrafię. Dobra, niech będzie tak. W jaki sposób to przyspieszyć? Podsumowanie samouczka mnie nie interesuje. Przełącz na podgląd temperatury. No jest tragedia, no wiem. Koszt 10 drewna. Czy my mamy jakiekolwiek drewno? Tak, 30, ok. Lecznica. Pata myśliwych. Aha. Barak zbieraczy. Dobra. Mamy 130 na 200. Dobra. Spoko. W miarę idzie. Ach, tu jest przyspieszenie czasu. Uruchom generator. A, jest włączony. Dobra. Generator promieniuje kojącym ciepłem, ale nie powinniśmy spoczywać teraz na laurach. Jeśli generator padnie, wszyscy zginiemy. Dbaj o dostateczny zapas węgla. Pora zająć się żywnością. Miasto nie przetrwa, jeżeli umrzemy z głodu. Zapewnij stały dostęp do surowej żywności i wybuduj kuchnię, by móc przygotować posiłki. Dobrze. Czyli żywność. Kapka myśliwych. Czy ona musi być przy tym, czy nie musi? Proszę ja ciebie, gdzie to jest? Kliknij na oto. Nikogo tam nie przydzielaj, ale to drewno już jak najbardziej. Dobra. I do kuchni brakuje nam drewna. Super. Tu jakaś ulica jeszcze musi być przyległa, tak? No dobra, co jeżeli dam tu? Tutaj? Co się dzieje? Brak dachu nad głową. Będziesz mieć dwa dni na zapewnienie schronienia dla 40 mieszkańców. Zapewnię wszystkim schronienie, nie będę się teraz tym zajmować. Co mi dają te wykrzykniki? Dobra, zapewnię schronienie. Skoro mamy już podstawowe zasoby, możemy spróbować uratować ludzi, którzy zostali po drodze. Zbuduj balon obserwacyjny, wyślij zwiadowców na Frostland i uratuj tylu ocalałych z ekspedycji, ilu zdołasz. Będziesz potrzebować warsztatu, aby opracować plany bardziej zaawansowanych obiektów. Może jeszcze nie, co? Ja bym chętnie... Czekaj, zabierzemy stąd ludzi.
Witamy tu ludzi, niech zbierają drewno. Co tu jest? Kapitanie, gdy ludzie czegoś się domagają, pamiętaj o jednym. Niezwykle zależy im na najszybszym rozwiązaniu, a nie na najlepszym. Nie musisz przystawiać na wszystko, czego chcą. Możesz rozwiązać problem po swojemu. Dziękuję. Good to know. Czy wy, przepraszam, zbieracie to drewno, czy nie? Bo nie ukrywam, by się przydało. Jak stoimy w ogóle z węglem? Węgiel 332, okej. Korzy, dwóch. Kurczę. No jak ja mam coś wybudować, jak oni mi, kurczę, nie pracują? Wiem, że jest zima, ale no jednak. Czekaj, co to jest? Brak kluczowych materiałów, jest coraz więcej chorych, ale brakuje materiałów do budowy lecznicy. Może krótki zryw wytężonej pracy. Zmiana awaryjna. Czasem musimy się skupić na powierzonym zadaniu kosztem wszystkiego innego. Nowa możliwość. Można zmuszać pracowników dowolnego zakładu do pracy przez 24 godziny. Praca na zmianach awaryjnych powoduje niezadowolenie. Niezadowolenie nieznacznie wzrośnie. Karujesz do śmierci. Jeden, dwa, trzy, cztery domy. Dodajmy na to jeszcze, czekaj, 5, 6, 7, 8. Okej, okay. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale mam nadzieję, że jest okej. Okay. I zdrowie 25 drewna. Spełnienie obietnicy wybudowania schronienia. Wszyscy czują ulgę, mając dach nad głową, nawet płócienny. Wzrasta nadzieja, wyśmienicie. Niech będzie tu dwóch, albo jeden. Inżynier odpoczywa, no to świetnie. Dobra, dwóch. Niech stracę. Wybuduj warsztat, zbuduj balon obserwacyjny. Okej. Żywność, zasoby. A właśnie, czekaj, ty, fajnie, że ja to wybudowałem, ale... Właśnie. Z jednego chociaż inżyniera tu. Ja, kurczę, dałem. Tu jesteś. Jak to brak dostępnych pracowników? Tu jest 5. Tu jest 15. Będzie 5 na razie tu. Tu 5 przy drewnie. Może inaczej. Udamy na maksa. Niech będzie, że 10. Ile mamy żywności w ogóle? 100. Niech 10 będzie w tej kuchni. Standardowy posiłek. Kuchnia będzie produkować 4 racje żywnościowe. Co? Niech będzie to tak.
Dobra, niech pracują tu inżynierowie. Może to nie jest najlepszy pomysł, ale... O kurczę, typa, jakie fajne. Ha, to są ci z tej nocnej zmiany chyba, tak? No cóż, można to wyłączyć jakoś? Adaptacja, księga praw. Da się ją wyłączyć? Praca dzieci w bezpiecznym świetle, w bezpiecznych warunkach, albo świetlice. Okej, cmentarz, albo pozbywanie się zwłok. Podtrzymywanie życia, albo radykalna terapia. Arena walk? Aha, rozładowanie stresu. No dobra, no to lecimy dalej. Pracujący tutaj ludzie gromadzą zasoby z pobliskich ksosów węgla, skrzyń drewna. Aha, to mamy już jeden taki, dobry. Technologia, proszę ja ciebie, warsztat. O, tu się akurat mieści. A dlaczego bezdomnych mamy 40? Ach, bo oni muszą mieszkać w obrębie tego. Czy jest coś, co daje nam ciepło? Dlaczego? Ja coś zepsułem? Work time. Get back to work. Dobra, dawaj tutaj jednego chłopka. O bożów. Grzejniki? Pozwala w trakcie zmian ogrzewać miejsca pracy za pomocą grzejników. Balon obserwacyjny, o. A, koszt 10 drewna. Okay. Ile to się będzie robiło? O, co mamy? Ser, po wybudowaniu warsztatu zgłosiła się do nas pewna kobieta. Powiedziała, że jej mąż i córka nie dotarli do miasta z główną grupą, ale jest pewna, że żyją. Chciałaby dołączyć do naszego pierwszego oddziału zwiadowców. No dobra. Niech się idzie, co mnie to przeszkadza. Z trzech głodujących. Co ty mówisz? Dlaczego? Przepraszam. Dlaczego wy... głodujecie? Kapitanie, mieszkańcy niepokoją się brakiem schronień. Trudno im się dziwić. Dobra, zapewnię schronienie. No już niech stracę. Trudno. Trzeba to trzeba. Okej, wzrasta nadzieja. Czy ja mogę dorzucić... O
Kurczę, nie, jeszcze tak to nie zrobić. Panie, ale to jeje. Czy da się to jakoś ulepszyć? Żeby więcej tego jedzenia było. Brace yourselves. Cold is coming. Co jest grane? Czemu mi ekran zamarza? Halo? Węgla. Do drewna 15, no musi to musi. O, to jest w ogóle złoże węgla. Dobra. Jak z tym balonem? Daj inżynierów od razu wszystkich, niech to robią szybciej. Przeciążenie generatora, dlaczego? Sterowanie kamerą mnie nie interesuje. Zasoby, temperatura. Generator, o. Serce miasta, jedyne źródło ciepła w lodowej dziurze. Aha, czyli... Zużycie, o. Jest chłodno, okej, ale to nie zmienia faktu, że oni tam przecież. No lodowato jest tu, rozumiem. Kiedy przeciążenie jest włączone, temperatura we wszystkich strefach ciepła wzrasta o jeden poziom, ale zwiększa się też obciążenie generatora. Okej. No ale co to znaczy, że generator się przeciąga? Jak ja mam to rozumieć? Umiarkowane odmrożenie. Mieszkaniec stał się ciężko chory. No cóż. No cóż. Opracowano balon. Wyśmienicie. Ja bym chciał od razu, żeby mi zrobili... szybsze gromadzenie zasobów. Dzięki lepszym narzędziom i metodom pracy ludzie gromadzący zasoby ze wszystkich stosów. Okej, okej. Harta. Tak wydaje mi się być całkiem rozsądny. Co jest? Jeden z naszych ludzi jest w ciężkim stanie z powodu odmrożenia. Nie unikniemy takich wypadków, jeżeli w miejscach pracy nadal będzie tak zimno. Zastanów się nad wprowadzeniem prawa radykalna terapia lub podtrzymywanie życia. O. Podtrzymywanie życia. Nie możemy jeszcze leczyć ciężko chorych, ale przynajmniej utrzymajmy ich przy życiu. Nie będziemy ryzykować okaleczania ludzi radykalną terapią. Prawo spowoduje niezadowolenie, ciężko chore nie są leczone i stanowią obciążenie. Będą zajmować miejsce w lecznicach. 30% ciężko chorych pacjentów leczonych w lecznicach zostanie poddanych amputacji. Niezadowolenie nieznacznie wzrośnie. Ta radykalna terapia. Hear me, new law in the city. Zbuduj balon obserwacyjny. 35 stali. Skąd ja mam ci wziąć stal? A, stąd.
to wygląda w ogóle? Czy to się kończy kiedykolwiek, czy to jest bardziej na zasadzie, no jest, bo jest i będzie zawsze? Kurczę, jak zrobić, żeby tu było cieplej? Aha, 100 z węgla, zasoby wyczerpane. No właśnie, o to pytałem. Też jest 100 z węgla, tak? Tak. To co, to ja bym może... Ja bym chatę myśliwych jeszcze jedną postawił. Ciemno. Ach, mam tylko 5 dostępnych. Chociaż, no, nie będzie tak faktycznie. Minus 40, o panie. Czy im tu będzie cieplej teraz? Nie. Skąd tu nagle tyle chory? Jeden ciężko chory w ogóle jest, o panie. Kolejny dzień, kolejna zmiana w pracy, cóż, takie życie. Mamy bardzo dużo do zrobienia, ale brakuje nam pracowników. Możemy szybko rozwiązać ten problem, zatrudniając dzieci. O kurczę. Dzieci mogą pracować w bezpiecznych miejscach. Tak bym to widział w każdym razie. Co, dajmy tak. Z dwóch dorosłych i to. Tu mogą być tylko dzieci. Licznicy mogą być tylko inżynierowie. Mogą być też tylko takie o. No to... Niech będzie tak. Badania zakończone. O, wyśmienicie. Zbuduj co? No tak, no jest. Huta. Pozwala budować huty. Wydobywa rudę żelaza z głębokich złóż. Dobra, to jeszcze chyba nie. Co mamy tu? Pozwala budować węzły grzewcze. Tak. Myślę, że to się nam przyda. Gdybyśmy puścili sobie tutaj. Zbuduj ulicę. No co ty mówisz? Ja nie wiedziałem, że tu ulicę mogę budować. I co, i tak o? Po prostu? Dobra, ja bym wypróbował może
Bo nie wiem, czy to się liczy jako to, że oni szybciej będą wtedy... Okej. Okay. Czy ktoś to zbuduje? Szybszy transport chyba będzie, nie? Czy nie? Co tam? Kapitanie, część mieszkańców niepokoi się wzrastającą liczbą nieleczonych chorych. Proszę cię, abyś zajął się tym problemem. Możesz mieć 3 dni na rozpoczęcie się leżenia 1/3 chorych. O kurczę. Tworzę nową lecznicę. Jezu, pierwsza amputacja. Musieliśmy dokonać amputacji, by ratować życie tego pacjenta. Teraz ta osoba nie będzie zdolna do pracy. Podejmę decyzję. Co to znaczy protetyka albo dom opieki? Nowy obiekt, dom opieki. Osoby ciężkie chore są umieszczane w domach opieki, zwalniając miejsce w lecznicach. Osoby w domach opieki spożywają 2 razy mniejsze posiłki. Nadzieja wzrasta. Protetyka? Aha, to jestem dalej. To jeszcze musimy niestety czekać. Jak wam idzie? Nie pracuje. No tak, klasycznie. Klasycznie. Nie kasłać. No, ale w każdym razie, moi drodzy, myślę, że tym akcentem możemy sobie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że tytuł wpisuje się w ideę taktycznego piątku. Dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Hej.